Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się samochodem, którego logo wynika z połączenia się czterech jednostek, które miało miejsce w 1932 roku i w ten sposób właśnie powstała firma Audi. Oto Audi A6 z roku 2011 po montażu instalacji gazowej. Lecimy! Ten model Audi konkuruje m.in. z Mercedesem klasy E oraz BMW serii 5. Jeżeli chodzi o wygląd, moim zdaniem mimo upływu 10 lat nadal samochód jest atrakcyjny, a to za sprawą m.in. świateł LED-owych oraz dużej atrapy chłodnicy. Zerkniemy jednak, jak wygląda wnętrze A6. Audi już od 1982 roku reklamuje się sloganem "Przewaga dzięki technice". I rzeczywiście, poniekąd te samochody wyznaczają kierunek motoryzacji. W tym przypadku akurat mamy wszystko, co potrzebne do komfortowego pokonywania kilometrów, czyli systemy multimedialne, tempomat, automatyczne skrzynia biegów, napęd na 4 koła, full wypas. Pora teraz na silnik. W prezentowanym modelu mamy jednostkę o pojemności 3 litrów, jest to jednostka z oznaczeniem TFSI, zatem jest to silnik z turbodoładowaniem oraz wtryskiem bezpośrednim, moc, którą generuje to 310 koni mechanicznych, a instalacja jest zabudowana estetycznie, tak zwykle to u nas bywa. Mamy tutaj filtry, elektrozawór, wtryskiwacze, a w zasadzie reszta wygląda jak oryginał. Teraz pokażę Wam zbiornik gazu, a żeby go zamontować, musieliśmy wykonać nieco modyfikacji, co pokażę Wam za chwilę. Tak jak Wam przed chwilą wspominałem, musieliśmy przebudować akumulator, aby móc zabudować zbiornik w miejscu koła zapasowego. W tej chwili akumulator znajduje się w tym miejscu, natomiast sam zbiornik znajduje się w miejscu wewnętrzne na koło zapasowe. Ma pojemność 58 litrów, przy czym zatankować możecie 46 litrów, a dystans, jaki pokonacie na pełnym zbiorniku, w zależności od stylu jazdy, będzie to około 500 km. Teraz pora na kolejne miejsce, czyli wlew do tankowania. Znajduje się on obok wlewu do tankowania benzyny. Jest zamontowany w całości, co jest wygodnym rozwiązaniem, bo nie musicie korzystać z przejściówki. A teraz pora na najciekawszą część, czyli przejażdżkę. Samochód przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, jest to wersja Supercharge, która charakteryzuje się m.in. czarną podsufitką, więc mamy sportowe akcenty. Mamy również dostępne tryby jazdy, są 4, Comfort, Auto, Dynamic i Individual. My oczywiście na autostradzie skorzystamy z trybu Dynamic. Jeżeli chodzi o spalanie benzyny w tym modelu, jest to około 11 litrów na 100 km. Natomiast po montażu instalacji gazowej literażowaliśmy samochód na 200-kilometrowym odcinku autostrady. Nie przekraczaliśmy prędkości 140 km/h i spalanie gazu wyszło 8,3 litra oraz 1,7 litra benzyny. I mam oczywiście na myśli spalanie na 100 km. A jeżeli chodzi o oszczędności, to na każdych 100 km zaoszczędzimy około 30 zł. Na 1000 km będzie to 300 zł, natomiast po przejechaniu 10 000 km zaoszczędzimy 3000 zł, a koszt zabudowy instalacji zwróci się po około 25 000 przejechanych kilometrów. W tym samochodzie szczególnie podoba mi się motyw otwieranego wyświetlacza. Można to zrobić ręcznie za pomocą przycisku, bądź też automatycznie podczas włączania samochodu. Wydaje mi się, że będzie trwały, bo samochód jest z 2011 roku, a mechanizm nadal działa, więc chyba jest ok.
Dojeżdżamy akurat do autostrady A1, zatem będziemy mieli okazję sprawdzić, jak w tym samochodzie 310 koni mechanicznych, turbina oraz wtrysk bezpośredni radzi sobie z przyspieszeniem. Na serwisach internetowych można się dowiedzieć, że ten samochód przyspiesza do setki w około 6 sekund, a my będziemy mieli przyspieszenie, okazję sprawdzić na autostradzie. Muszę powiedzieć, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Reakcja na kickdown jest natychmiastowa. Przyspieszenie więcej jak zadowalające. Zatem, jeżeli chcecie szybko pozbyć się prawa jazdy, kupujcie takie szybkie samochody i mocne. Wszystko jest do zrobienia. Dzisiejszy odcinek powoli dobiega końca. Zapomnieliśmy o stałym punkcie programu. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy pana Leszka, który przyjechał do nas z Radomia i od tej chwili będzie jeździł ekologiczniej, za połowę ceny oraz z 5-letnią gwarancją. Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi instalacjami, zapraszamy na gazautomix.pl. Na pewno poradzimy. Do zobaczenia. Podoba mi się Bayer z... Motyw, motyw od zbieranego wyświetlacza. Fajnie, no.